dzisiejszym wydaniu Agrowiadomości Non-Stop m.in. nie milkną kwestie związane z ustawą o ochronie zwierząt. Rolnicy protestują, Senat wprowadza poprawki do nowelizacji. Cyfryzacja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Lublinie aktualne i przyszłe programy przedstawił prezes ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. W skupach produkty roślinne zyskują, ceny żywca wykazują natomiast wyraźną stagnację. Rolnicy zrzeszeni we wszystkich organizacjach rolniczych ponownie protestowali przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Dzień przeprowadzenia ubiegłotygodniowej pikiety zbiegł się z terminem prac Senatu nad ustawą. Oczekiwania protestujących w Warszawie rolników były jasno określone. Całkowicie to wyrzucić, bo to nie jest logiczne ani w ogóle nie ma sensu. Chcemy, żeby ta piątka zeszła z tego, żeby cofnęli się od tego. Przyszliśmy zaprotestować przez Sejm podjęcie ustawy o tak zwanej piątce prezesa Kaczyńskiego i się sprzeciwiamy tego. Sprzeciwiamy się od całej piątki, które być może nie wszystko nas dotyczy. My się solidaryzujemy ze wszystkimi grupami i żądamy odrzucenia. Po burzliwej kilkugodzinnej dyskusji Senat poparł w środę nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzającą m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego. Senatorowie wprowadzili jednak do ustawy 36 poprawek. Nowela wróci teraz do Sejmu, który będzie głosował nad wprowadzonymi zmianami. Wśród poprawek jest propozycja rządowa, która wyłącza z ograniczeń dotyczących uboju religijnego drób oraz senatorska wydłużająca o 2,5 roku wejście w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra i o 5 lat wejście przepisów dotyczących ograniczeń uboju rytualnego. O losach poprawek zadecyduje teraz Sejm. Ustawę może jeszcze zawetować prezydent Andrzej Duda. Trafi ona wtedy ponownie pod głosowanie do Sejmu. Tam posłowie większością 3/5 będą mogli odrzucić weto prezydenta. Tymczasem według badania opinii publicznej przeprowadzonego na przełomie września i października przez CBOS wynika, że ponad połowa badanych odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy pana zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywano potocznie w mediach piątką dla zwierząt, której celem jest poprawa ochrony zwierząt w Polsce. Natomiast swój sprzeciw wobec uchwalenia proponowanej ustawy wyraził jedynie niespełna co piąty ankietowany. 8% nie ma zdania w tej kwestii, ponieważ nie słyszała wcześniej o ustawie. Z badania wynika także, że piątkę dla zwierząt popierają zarówno mieszkańcy dużych miast, 64,5% ankietowanych, jak i wsi, 55,5% respondentów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na cyfrowej ścieżce. Podczas konferencji prasowej w Lublinie władze agencji poinformowały o strategii cyfryzacji zwanej Agencją 4.0. Jej założeniem jest wprowadzenie nowych technologicznych rozwiązań, które usprawnią pracę ARiMR, a rolnikom pozwolą oszczędzić czas na załatwienie spraw urzędowych. To jest strategia, która obejmuje doprowadzenie agencji w całości do obsługi cyfrowej. To byśmy chcieli przeprowadzić za pomocą właśnie tej strategii. Tam wymienione są w tej strategii poszczególne kroki, oczywiście są analizy ryzyka, są wszystkie wskazane te obszary, które są kluczowe, które są w jakiś sposób priorytetowe też. I właśnie ta strategia nas próbuje przybliżać do tego oczekiwanego momentu, kiedy cała agencja będzie funkcjonować w formie cyfrowej. Co to znaczy cyfrowej? Chcielibyśmy wyeliminować jak najbardziej papierowy obieg dokumentów i doprowadzić do tego, żeby rolnik mógł z nami się komunikować w każdej dziedzinie, w każdym temacie za pomocą drogi cyfrowej. I tutaj nie wskazuję tej drogi cyfrowej, bo tych dróg cyfrowych może być mnóstwo, bo możemy mówić o kanałach rządowych, możemy mówić nawet o mailach, możemy mówić o wideokonferencjach, o połączeniach wideo też przez telefon. Przecież to wszystko jest możliwe w tym momencie, ta technologia jest dostępna. Więc chciałbym, żebyśmy docelowo spróbowali odejść od takiego bezpośredniego kontaktu i korzystania z tej drogi papierowej na rzecz właśnie tej drogi cyfrowej i to ma za zadanie zrealizować strategia Agencja 4.0. Jednym z narzędzi, które ma ułatwić kontakt między rolnikiem a agencją, jest aplikacja mobilna ARiMR. Za jej pomocą rolnik może na prośbę pracownika przesłać do agencji na przykład zdjęcia dokumentów lub gruntów i upraw wymaganych do weryfikacji wniosku. Producent rolny otrzymuje powiadomienie o konieczności na przykład wykonania zdjęcia działki. Agencja inicjuje taki kontakt na danej sprawie, wysyłając zadanie
w aplikacji mobilnej. Użytkownik, rolnik tak naprawdę z kieszeni, ze smartfona wyciąga to zadanie i wykonuje je u siebie na polu albo u siebie w domu poprzez wysłanie dokumentów bez kontaktu z biurem powiatowym, pracownikami agencji, no co moim zdaniem bardzo znacznie wpływa na ograniczenie tych kontaktów w dobie pandemii. Po okresie testowania w 3 województwach aplikacja jest już dostępna do pobrania dla wszystkich na systemy Android i iOS. Jak mówią pracownicy agencji, testy wypadły bardzo pomyślnie. Aplikacja spotkała się z ciepłym przyjęciem i uznaniem ze strony rolników. Mimo iż okres próbny został zakończony, użytkownicy nadal mogą przyczynić się do dalszego rozwoju narzędzia. W ramach aplikacji istnieje możliwość dokonania jej oceny i wpisania uwag. Uwag czy sugestii do tego, w którą stronę aplikacja powinna się rozwijać, co jeszcze mogłaby zawierać, oferować. A dodatkowo w momencie, kiedy podczas użytkowania aplikacji jakiś błąd zostanie zauważony albo z czymś rolnik ma problem, może zgłosić taki błąd z poziomu samej aplikacji. To jest proste, tak samo jak jej używanie. Dzięki nowym rozwiązaniom zupełnie zbędna może stać się wymiana pism czy osobista wizyta rolnika w urzędzie. Użycie aplikacji ma za zadanie również ograniczenie kontroli przeprowadzanych w gospodarstwie oraz skrócenie czasu obiegu dokumentów, a tym samym przyspieszenie obsługi sprawy. W ubiegłym tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1 300 000 rolników, a budżet przeznaczony na realizację tych płatności wynosi 15,5 miliarda złotych. Zaliczki w 2020 roku wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70%, a w przypadku płatności obszarowych PROW 85%. W tym roku jednolitna płatność obszarowa to prawie 484 zł, zaś płatność za zazielenienie to blisko 324 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności. Płatność do zwierząt w zależności od gatunku kształtuje się od nieco ponad 52 do przeszło 412 zł za sztukę. Na największą dopłatę mogą liczyć hodowcy krów, a najmniejszą posiadacze kóz. Płatność dla młodego rolnika to ponad 256 zł, a dodatkowa przekracza 182 zł. Najbardziej zróżnicowane są płatności do powierzchni upraw, bo też jest ich najwięcej. Wyglądają one następująco. Przekazanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 roku, a od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Jest odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ponownego uruchomienia naborów na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację w gospodarstwie, gdzie utrzymywane są świnie, oraz pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Ministerstwo informuje, że podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu uruchomienie w bieżącym roku pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Natomiast pomoc w formie częściowej refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych, udzielana jest w formule pomocy de minimis.
Limit tej pomocy na lata 2018-2020 został wykorzystany w dniu 7 sierpnia. Oznacza to, że do końca 2020 roku żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie może zostać udzielona. Natomiast nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2021 roku i będzie ono obejmowało lata 2019-2021, a zatem pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie udzielana od 1 stycznia przyszłego roku. To kolejny tydzień z rzędu, kiedy notujemy wzrosty cen płodów roślinnych. Znów dwucyfrowe zwyżki średnich krajowych cen pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oraz żyta konsumpcyjnego. Stabilna sytuacja na rynku żywca. Zarówno średnie ceny krajowe za kilogram wieprzowego, jak i wołowego nie zmieniły się w ciągu ostatnich 7 dni. Już w 6 województwach najwyższe ceny oferowane za tonę pszenicy konsumpcyjnej mają 8 na początku. Z kolei tylko w 2 utrzymują się minimalne ceny poniżej 700 zł. W ostatnim tygodniu maksymalna cena dla Polski zyskała 20 zł, a średnia krajowa powiększyła się o 13. Trend miesięczny utrzymał ponad 8% progres. Ponad 50 zł zyskała w ostatnim miesiącu średnia krajowa cena za tonę pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu wzrosła ona o 12 zł, przekraczając granicę 700 zł. W 3 województwach północno-zachodniej Polski notowana jest maksymalna cena dla kraju, która powiększyła się w ostatnich dniach o 10 zł, minimalna bez zmian. Granicę 600 zł przekroczyła średnia krajowa cena za tonę pszenżyta. To efekt powiększenia się jej w ostatnim tygodniu o wartość 8 zł. W kilku województwach notowaliśmy wzrosty, ale nie wszędzie. W Wielkopolsce, gdzie notowana była maksymalna dla kraju, najwyższa cena spadła o 20 zł. W 5 województwach zmieniły się w ostatnim tygodniu widełki cenowe za tonę żyta konsumpcyjnego. Wszystkie zmiany były dodatnie. Nie dotyczyły one jednak skrajnych cen dla Polski, które pozostały na tym samym poziomie co tydzień temu. Dokładnie 10 zł zyskała natomiast średnia krajowa. Nie zmieniają się w ostatnim czasie skrajne ceny dla Polski za tonę jęczmienia. Wciąż zdecydowanie nad resztą kraju góruje maksymalna dla kraju oferowana w Wielkopolsce. W kilku województwach ceny wzrosły w granicach 10-40 zł, w efekcie średnia krajowa również zyskała, ale tylko 3 zł, utrzymując poziom powyżej 600 zł. Tylko jedna zmiana w widełkach cenowych na mapie owsa konsumpcyjnego. W województwie lubelskim najwyższa cena zyskała 10 zł. Dokładnie o taką wartość średnia krajowa jest wyższa od tej sprzed miesiąca. W ostatnim tygodniu zyskała ona tylko złotówkę. Skrajne ceny dla Polski na tym samym poziomie co 7 dni temu. W 4 województwach za tonę kukurydzy suchej można otrzymać 700 i więcej złotych. Najwięcej w Wielkopolsce, gdzie notowana jest maksymalna dla Polski, taka sama jak przed tygodniem. Nie zmieniła się również cena minimalna, ale kilka wzrostów podwyższyło średnią krajową o 9 zł. Trend miesięczny wciąż na dwucyfrowym minusie. Dokładnie w połowie województw najwyższe ceny za tonę rzepaku przekroczyły wartość 1700 zł. W 2 z nich notowana jest maksymalna cena dla kraju, która wzrosła w ostatnim tygodniu o 25 zł i bardzo niewiele brakuje jej do poziomu 1800 zł. Minimalna nie zmieniła się, a średnia krajowa zyskała 4 zł. Na palcach jednej ręki można policzyć zmiany, jakie nanieśliśmy w ostatnim tygodniu w widełkach cenowych za kilogram żywca wieprzowego. Zmiany były na ogół ujemne, ale nie dotyczyły skrajnych cen dla Polski. Co ciekawe, średnia krajowa nie uległa zmianie nawet o grosz. Trend miesięczny na ponad 2,5% minusie. Najmniejsze zmiany nanosiliśmy na mapie cenowej wołowiny. Widełki cenowe w poszczególnych województwach są identyczne jak przed tygodniem, a co za tym idzie, nie zmieniły się zarówno skrajne ceny dla Polski, jak i średnia krajowa. Jedynie trend miesięczny zmniejszył się o 0,3%, ale nadal ma kolor zielony.